Gierha wspólnie z gastronomikiem Urzędem Miasta przygotowuje jakieś miłe, zdrowe, kulinarne niespodzianki. Właśnie w tym roku startujemy. Jest to nasza pierwsza inicjatywa, związana oczywiście z sporą roku, czyli z wiosną. Chcemy dzisiaj gorzowianom przypomnieć znowu, że targowisko jest tym miejscem, gdzie warto być, gdzie warto kupować i właśnie chcemy tak nowalikowo, zdrowo, witaminowo powitać z mieszkańcami Gorzowa Wiosna. Nowaliki to jest grupa warzyw, która po prostu jest sadzona w tym roku i zbierana już w tym roku. Są to przede wszystkim szczypiorek, sałata, rzodkiewka. Za niedługo pojawi się młoda botwinka i cała gama kolejnych warzyw. Także są to te pierwsze takie warzywa, które jak już wiadomo stosujemy na kanapki, robimy z nich sałatki. No i przede wszystkim za 2 tygodnie święta wielkanocne i na pewno tych warzyw też nie powinno zabraknąć na naszych stołach. Uczniowie, widać tutaj, bardzo dzielnie pracują, przygotowują przepyszne kanapki z chleba, który jest wypiekany przez jedną z naszych pań współpracujących z Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, czyli to jest chleb tradycyjny na zakwasie. Też bagietki wypiekane i do tego oczywiście świeże warzywa, twarożki, więc po prostu pierwsze wiosenne kanapki. Serwujemy kanapki, które są bardzo zdrowe, na paście jajecznej z papryką i cebulą oraz udekorujemy ją zielonymi warzywami i rzodkiewami. Kolega zaczął nam tylko kroić warzywa. Tam drugie stoisko też tam robią też inne kanapki, więc mi wygląda, ale wiem też, że on kroi nam bułki. Każdy to się robi po prostu. Nasza szkoła bardzo dużo organizuje takich eventów. Co najmniej kilka razy w miesiącu mamy możliwość wyjścia, pokazania swoich umiejętności i tego, co właściwie robimy w tej szkole. Teraz bardzo na modzie jest dietetyka, a właśnie to ta szkoła umożliwia. Ogólnie żywienie i tak dalej. I wydaje mi się, że właśnie to wynika z tego. Próbuję kupić sobie świeżą bagietkę. I wszyscy mamy ten problem, bo się gniecie przy krojeniu. Fenomen, prawda? Nie mocno, bo chcemy szybko. Bardzo często robimy szybko w kuchni. A właśnie pośpiech nie jest wskazany. Troszkę wolniej, a jednak to będzie łatwiej, bo złapiemy bagietkę, dusimy, ciach, no już nam nie wychodzi, już jesteśmy zdenerwowani. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby delikatnie, na spokojnie. I to jest początek naszej kanapki, przygody z kanapką, tak to nazwijmy. Dobieramy składniki, które chcemy, czyli jak weźmiemy masło, które jest w lodówce, znowu problem, bo się ciężko smaruje. Masło powinno być wyjęte z lodówki, specjalnie w pojemniczku schowane, żeby łatwo się nas smarowało. I kolejne dodatki, czyli warzywa, szyneczka, tak? Niekoniecznie, bo nie wszyscy uwielbiają wędliny, ryby wędzone, jak najbardziej. Świeże sery, tak, które mamy, twarogi podwędzane. Mamy po prostu mnóstwo możliwości, które możemy użyć. Nowaliki. Wszyscy znają słowo? Jak grzegżółka, ale nikt nie wie, co oznacza. Nowalika. Co to jest? Drodzy Państwo, świeże sałaty, czyli sałata masłowa, rukola, ruszponka. Będziemy wymieniać po prostu możliwości, które są w szklarni, które rosną i one rośnie takie warzywo naturalnie. Nie przyjeżdża do nas z zagranicy, jest sztucznie hodowana, tylko już jest nasza, nawet tutaj regionalne szklarnie serwują, tak? Bo to jest coś, co matka natura pozwoliła, żeby już rosło. Już wcześniej myśleliśmy o tym, mamy bardzo dobre relacje z panią prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego i myśleliśmy o tym, że w momencie, kiedy zaczną się wiosenne akcje promocyjne organizowane tutaj na ryneczku, spróbujemy się dołączyć, dlatego że w ten sposób postaramy się poszerzyć wiedzę mieszkańców Gorzowa o ich prawach konsumenckich. My oczywiście tutaj nie będziemy udzielać kompleksowych porad, bo w tych warunkach to trudne. Mamy swoje wizytówki i będziemy ewentualnie słuchać, jeżeli ktokolwiek przyjdzie z jakimś problemem i będziemy kierować do naszego biura, no bo tam jest najlepsze miejsce na udzielenie już takiej profesjonalnej, kompleksowej pomocy. Ale po to jesteśmy tutaj, żeby przynajmniej ten pierwszy kontakt z mieszkańcami złapać i jeżeli będą mieli jakieś tematy do omówienia, to jesteśmy na miejscu gotowi do pomocy.